Dzień dobry. Szósty dzień budowy konstrukcji drewnianej domku z gliny i smoły. Słomy. ze smoły. No dobra. Trochę nam pogoda dzisiaj przeszkadzała. No, od rana trochę popadało, kurczę. Ale całe szczęście, że sprzątamy tutaj te trociny na bieżąco. Znaczy na bieżąco, no codziennie. Więc jest w miarę czysto, bo to zalecam sobie robić, żeby nie było syfu, jak deszcz spadnie, no to trociny trochę wody ciągną i robią się takie placki, później płyta, fundament jest dłużej mokry. Od rana musiałem pojechać po beleczki jeszcze na ściankę, którą zaraz pokażę. Ale jak już tu jestem, to dzisiaj sobie zrobiliśmy tak. Przycięliśmy te słupki zewnętrzne na konkretną wysokość według tam projektu. No i wstawiamy tutaj te murłaty na górę. One tam jeszcze, te słupki, wymagają trochę korekty. Nie wszystkie są jakoś idealnie równo, bo wymagają korekty. Natomiast to jest jedna, tu są dwie murłaty w ogóle, tak dla ciekawskich. Jedna jest tu, prawda, to co widać, a druga będzie wyżej na drugich słupkach i krokwie będą leżały na dwóch murłatach. Tak to tutaj jest zaprojektowane. Z jednej i z drugiej strony udało się założyć te zewnętrzne murłaty. Znaczy tutaj już jest tak w miarę tam wyprostowana i połapana troszkę na wkręty. Natomiast ciesielskie takie, takie solidne, kurde, długie 28 cm czy 24, zależy gdzie tam jaka była potrzebna. No to takie polecam sobie być może robić tym, a nie na jakieś śruby czy gwoździe, bo to jednak od gwoździ mocniejsze i to dużo. Potrafi tak dociągnąć też, jak jakaś belka gdzieś się skrzywa trochę, to dociąga i też no dosyć szybka robota, bo wystarczy mieć dobrą wkrętarę, taki właściwie młot udarowy chyba, czy jakoś tam mają taki potężny, więc to po prostu idzie bardzo szybciutko wtedy. Czyli mamy dwie murłaty, tam jeszcze do małej korekty i dwie następne będą prawdopodobnie jutro montowane. No i tu już mamy w środku ściankę nośną wstawioną na podwalinie częściowo, ponieważ my tutaj jakby zrezygnowaliśmy z ocieplania dalszego podłogi od góry, to tam was muszę odesłać do poprzednich filmów, żeby się nie rozgadywać. Po prostu ocieplenie mamy pod betonem, a nie na... Dlatego tu mieliśmy projektowane po całej długości te podwaliny drewnianą, a teraz mamy w tych miejscach, gdzie po prostu jest ona potrzebna i właśnie po to dzisiaj jechałem, po te beleczki, te zastrzały, czy jakieś tam ukosy, co, nie wiem jak to się nazywa. Taka ścianka, tu jest jeszcze bela, jakiś tam podciąg czy obciąg, nie wiem kto tam ciągnął, ale naciągnął i obciągnął i zrobił i ten, no nie wiem czy to wymiary, to bez sensu chyba wam podawać, bo to każdy dom może mieć inny, my tu mamy 14, 15 czy tam, nie wiem, coś koło 15 cm mamy takie grubasy i takie potężne zastrzały też tutaj zostały zamontowane. Montując to, belki stropowe, trzeba było najpierw tak trochę jakby wbijać taką dechę, żeby ten podciąg, czy to nie wiem jak to się nazywa, no ta belka. Trzeba było ją trochę jakby do góry wypchnąć, bo gdzieniegdzie centymetr się poopuszczały troszeczkę te belki stropowe i trzeba było dobrze podciągnąć je i do góry i dopiero wstawić to, żeby tak naprawdę się trzymało, przepraszam, żeby to się faktycznie trzymało na tej ściance również, opierało, a nie tak, że są jakieś wygięcia, żeby ten dach po prostu, znaczy dach strop, żeby nie szedł, żeby szedł równo, a nie żeby szedł jakoś tak, żeby to było tylko dla ściemy, tylko faktycznie ta ściana tutaj bardzo dużo daje. Już troszeczkę widać jakby pewien zarys, gdzie są pomieszczenia, ale to się nie będę rozgadywał, bo to i tak tam pewno was to nie obchodzi za bardzo, więc jak już będzie coś więcej, to może powiem. A tu jeszcze dwie belki stropowe wsadziliśmy, kolejne takie potężne,
Jeszcze tutaj będą następne montowane, bo tutaj po prostu jest jopa w stropie i będzie montowane, będą tutaj w przyszłości kiedyś tam montowane schody. No i właściwie tyle. Dwie murłaty i ta ścianka i te tutaj stropowe, a zobaczcie jakie mamy dechy. To są deski na dach generalnie. No i niektóre są takie szerokie, że normalnie kurde ze 40 cm mają chyba. To nieźle ktoś tam to docinał, ale trochę szerokie. Przy okazji pytanko dla znawców tematu dachu. Mamy mieć dach deskowany. I pytanie, bo zastanawiamy się, mamy takie dziwne wentylacje dachu. Czy doszliśmy wspólnie do wniosku, że mamy dwie rzeczy do wyboru. Na krokwie dać membranę paroprzepuszczalną, montowaną na krokwie, a na nie, na te membrane kontruaty, tylko właściwie szerokości też takie jak te krokwie. I na to dopiero deski, żeby tam była szczelina między deskami a tą membraną, ta wentylacyjna. Czy zrobić tradycyjnie, tak jak większość widziałem, że się robi, chyba zawsze tak widziałem, że się robi, że bezpośrednio na krokwie montuje się dechy, pomijając tę membranę, tylko później po prostu od środka się ocieplając montuje takie rzeczy, to jak ktoś ma ciekawy pomysł, to bardzo chętnie, bo to zaraz będziemy niedługo robić. No i tyle, no co, no to żeby zrobić w ogóle te murłaty tutaj, to trzeba było wszystkie te słupeczki zewnętrzne wyrównać do konkretnej wysokości. Te wewnętrzne słupeczki jeszcze nie są wyrównywane, bo to jakby chcą tu najpierw zmierzyć kąt dachu, mamy chyba 40 stopni, o ile się nie mylę, kąt dachu zaprojektowany, więc zamiast docinać tak z projektu całkiem, no to tutaj specjaliści właściwie odrobienia dachów chcą najpierw sobie wymierzyć kąt tego dachu i dopiero zanalizować, czy to będzie wszystko ok. No i tyle. Słuchajcie, nagrywam wam te filmiki takie i tak wiem, że ktoś tam ma być może jakieś ukryte żale o to, że tak przedstawiam blisko to budownictwo i być może, że podaję jakieś przekroje drewna, chociaż mówiłem, że te przekroje to mogą być inne w każdym domu. Dzisiaj może bym innych użył, może nie 12, tylko na przykład 15 bym użył w niektórych miejscach. Ale wiecie co, tak zdradzam wam dosyć dużo tych tajemnic budowy takich domów. Nie po to, żeby sobie robić jakąś dziwną reklamę na przyszłość, żeby takie domy robił, bo nie mam zamiaru raczej, a też nie po to, żeby się popisywać, tylko po to, że po prostu my jak się decydowaliśmy na to budownictwo, to już raz zrezygnowaliśmy. Była taka pompa internetowa, taka reklama bardzo dużo tego budownictwa, właściwie tak zapoczątkowana na taką szeroką skalę przez Fundację Kohabitat parę lat temu. I wtedy to taki boom było w ogóle, że tam jakieś tysiące ludzi w ogóle polubiały te całą fundację i interesowały się tym budownictwem. No straszny boom był na to, tak? I myśmy się tym interesowali. Potem z racji tego, że to wszystko ucichło i mało było informacji w internecie, takich konkretnych i szczegółowych, no to myśmy z tego zrezygnowali. Nawet szukaliśmy innego budownictwa albo gotowego domu, żeby kupić. I dlatego właśnie ja staram się, tak jak i dużo widzę innych osób, otwiera różne strony internetowe, kanały na YouTubie czy na Facebooku i super, bo wtedy ja uważam, że można przekazywać takie jakieś takie szczegóły, które was przekonają, że znaczy przekonają, no może ktoś się tym zainteresuje, tak samo jak mówiłem o płycie fundamentowej, na przykład zamiast ław fundamentowych, no to jest to taki temat, który można sobie obejrzeć na naszych filmikach, czy na innych już stronach też i człowiek się jakoś bardziej tak nie tyle, że przekonuje, co wie, co to jest w ogóle, nie? I wiem, że dużo ludzi też odpycha od tego budownictwa, taki strach, taki strach wynikający z niewiedzy. I właśnie po to, żeśmy zrobili ten kanał. Kanał powstał z dwóch powodów. Pierwszy taki, że chcieliśmy właśnie, żeby w przyszłości ludzie mieli łatwiej niż my mieliśmy.
No, przy okazji mamy pamiątkę z jakichś filmów, zdjęć, a druga sprawa, że im więcej nas jest na Facebooku, na YouTubie, tym więcej ludzi się interesuje i przyjeżdża do nas i już tam niektórzy się deklarują, że chcą przyjechać, pomóc. Więc tu nie ukrywam, że też miało służyć temu, że jak będzie więcej troszkę ludzi zainteresowanych, że dom budujemy, to naprawdę dla nas każda para rąk do pracy to jest, kurczę, no, niesamowita wdzięczność z naszej strony i olbrzymia pomoc dla nas. Dlatego uważam, że nikt nie powinien mieć do nas żadnych żali, że mówimy o tym, bo gdyby nie my, gdyby nie setki innych osób omawiających takie tematy, to tej wiedzy w internecie by było tak jak na lekarstwo i byłby strach przed tym budownictwem, i wyczuchrało, panie. Dlatego postaramy się jeszcze coś tam nagrywać. Jak są chętni, zapraszamy na budowę. Zawsze można podpatrzeć, zobaczyć, bo to się tak wydaje może z zewnątrz na przykład, że to takie tam słupeczki stoją, że to się wszystko powywraca, więc można przyjechać do nas, można sobie dotknąć, można sobie nawet za 5 zł zasadzić kopa w słupek, tylko ten gruby taki, nie? I zobaczyć, że to jednak może być solidny dom. No i może ktoś się tym zainteresuje, a i tak nie jesteście w stanie, bo to zazwyczaj to słyszałem, że mają jakiś tam problem taki tacy ludzie, którzy wykonują te domy. A dla mnie to jest taka zaburzona logika, no bo wy i tak jako takie, za przeproszeniem, ciemniaki jak ja w tym budownictwie, którzy się dopiero zainteresowali, a chcieliby zaraz budować może, no to nie jesteście w stanie raczej tego postawić sami i tak trzeba wynająć jakąś firmę, więc jak jeżeli ja jest na nas na YouTubie tam w tej chwili prawie, no prawie już 1000 osób, tam 900 coś osób i nawet jak 1% się tym zainteresuje, to kilka osób z tych zainteresowanych osób musi wynająć jakąś firmę. My nie jesteśmy firmą, my nie prowadzimy działalności, nie wykonujemy takich domów. Możemy co najwyżej coś tam poradzić, to tylko tyle, co sami wiemy. Więc i tak trzeba kogoś tam sobie wynająć, z kim się dogadać. Ja uważam to za jakąś nawet reklamę dla firm. Nie chciałbym, żeby ktoś miał jakiekolwiek żale. I tyle, no. Co, no. Widzicie sami, że pokazujemy wam prywatne niektóre rzeczy, bo na przykład mogę wam pokazać, gdzie jest kibel, gdzie będę normalnie kontemplował na klozecie. To będzie mniej więcej tam, koło tej deski. Także są to takie trochę prywatne sprawy. Ale uważam, że to chyba, jeśli nie ma jakiejś dużej organizacji, która taką pompę reklamową zrobi, no to siła jest w takich małych cegiełeczkach, jaką my dokładamy, że my, tysiące innych kanałów, czy jakichś stron, jak się otwiera, jak się ludzie dzielą wiedzą, no to mamy wtedy trochę więcej takiej pewności, że da się taki dom wybudować i da się w nim mieszkać. No i tyle, dobra. No nie przynudzam, po prostu chciałem powiedzieć, że no nie zgadzam się trochę z tym, że trzeba tę jakąś wiedzę tajemną trzymać, bo po prostu ludzie się boją i na 10 osób, które by chciały wybudować taki dom, decydują się dwie, które są bardzo takie zatwardziałe, takie, że no muszą postawić na swoim, a reszta ze strachu rezygnuje z tego a nie trzeba rezygnować. Dobra, pozdrawiam serdecznie, spadam do domu, bo przez ile można siedzieć. A przy okazji, dla fanów ogrodów i tych filmów naszych o ogrodzie, to tylko powiem, że dzisiaj mi ogród życie uratował, bo Grześ Mądry zapomniał sobie wziąć jedzenie na budowę, a jestem tu już kilkanaście godzin. No to poszedłem, oczywiście plony w tym roku żadne, bo nie mam czasu na ten ogród, nie mam czasu nawieść tego wszystkiego, ale trochę porzeczek pojadłem, poziomek, kurde, to jakąś tam borówkę, jabłka kwaśne jak cholera i trochę pojadłem, z kilo owoców wpierdzieliłem. No i dzięki temu mogłem coś tam wrzucić na górę, bo mi się normalnie załamał chyba pod belką. No, dobra, siema. Jutro będzie siódmy dzień. Może wam zgram ze dwa, nie wiem, dobra, nieważne, pa.